lustro dla wszystkich zakochanych z kontaktem lub bez kontaktu. Witam serdecznie wszystkich kochanych z Państwa, subskrybentów, nowych widzów. Cieszę się, że jesteście. Kochani, dzisiaj karty Tarota i Lenormanda. Lustro, oczywiście aktualizacja lustra, tak jak lubicie, zawsze w weekend. Więc zapraszam do wysłuchania całego tego filmiku, całej tej wróżby, ponieważ wróżba jest jedna. I oczywiście zapraszam Was po wysłuchaniu tego rozkładu o Wasze komentarze, o Wasze, proszę o lajki z kciuszkiem w górę, proszę o nowe subskrypcje, jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, zostawcie subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, wtedy YouTube zawiadomi Was o moich ciągłych premierkach z wróżbami dla Was. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie wróżbę indywidualną, osobistą, którą robię na podstawie zdjęć Waszych dat urodzenia. Oczywiście odpiszę Wam, kiedy są wolne terminy. Zapraszam serdecznie Panie i Panów. Dobrze, moi kochani, teraz zaczynamy nasze lustro, nasz rozkład. Teraz chciałam Wam wytłumaczyć strony tego lustra, więc strona lewa, ta to dzisiaj Wasza osoba ukochana, strona prawa to Wy, osoba pytająca i po środku karty Lenormanda mówią, co Was łączy wspólnie. Zaczynamy od Waszych myśli. Myśli osoby ukochanej. Ta osoba pokazuje mi się w romantycznym bardzo nastroju. Mamy rycerza kielichów. Chce wysłać wiadomość, chce może przyjść z kwiatami, chce randki z Wami, ale chce tylko romansu, afery, flirtów. To jest taki flirtownik młody, zalotny. Nie może się jednak zdecydować sama ta osoba, czego chce, tak? Czy w te, czy we w te, czy napisać, czy nie napisać, czy się z Tobą spotkać, czy może z kimś innym. Może ma tutaj wybór. W każdym bądź razie nie może, widzę, podjąć adekwatnej decyzji i jakby tutaj właśnie polega na tym problem, myślę, że ta osoba jest chwiejna, być może labilna, być może niezdecydowana, nie wie, czego chce, żongluje tutaj. W każdym bądź razie chciałaby randki, ale być może chce tylko afery, czegoś lekkiego, czegoś po prostu tylko romantycznego. Tutaj Wasze teraz osobo pytająca myśli to odcięcie. Odcięliście być może tą osobę już w myślach, mentalnie. Odcięliście wszystko, co Wam nie służyło. As mieczy jednak mówi o nowej szansie, o tym, że być może chcielibyście dyskusji, rozmowy na ten temat, co się stało między Wami, jeśli jest jakiś kryzys, jakiś problem. I tutaj chcecie, by ta osoba, Wasza kochana, postrzegała Was jako piękną, wartościową kobietę. Też Wy, myślę, jesteście zadbaną, piękną kobietą, która wie, czego chce, żyje w zgodzie ze sobą, jest bardzo silna, bo mamy tutaj cesarzową, silna, zna swoją wartość i chce być traktowana z szacunkiem. I tutaj chcecie, by ta osoba Was również tak traktowała. Myślę, że nie jesteście tutaj na zwykły jakiś tylko seks, jedną noc czy romans i chcecie tutaj tej osobie to jakby zaznaczyć, jeśli ta osoba chce tylko tutaj lekkiego flirtu, afery, tak? Co Was łączy na poziomie mentalnym, to jest pies, czyli przyjaźń, oddanie, wierność, lojalność. To możecie na siebie liczyć, to, że możecie na siebie liczyć, pomocność, jesteście dla siebie pomocni, jesteście dla siebie tutaj przyjaźni, przyjaźnie nastawieni, tak? No, być może dla niektórych tutaj oznaczać to, że ta relacja była tylko lub będzie przyjaźnią plus, tak? Czyli przyjaźń plus seks. Jeśli Wam to odpowiada, to ok, jeśli nie, to
No nie wchodźcie w to, tylko powiedzcie, że jesteście cesarzową, że jesteście wartościowszą kobietą. Schodzimy teraz do serca, kochani, w uczucia. Więc uczucia waszej osoby ukochanej. Ta osoba na pewno chce zakończyć swoją jakąś starą fazę. Jest optymistyczna, że coś może zacząć nowego. Coś by chciała zacząć nowego. Chciałaby się otworzyć tutaj na coś nowego, ale nie może się zdecydować. Być może ma więcej kobiet do wyboru, być może ma więcej opcji do wyboru. Jest zupełnie, ta osoba nie jest zdecydowana. Na zasadzie dyzio marzyciel, wiele pomysłów, ale nic z tego nie wychodzi. Więc niekonkretna, już drugi raz mamy po prostu jakby niemożność podjęcia decyzji, nieumiejętność podjęcia decyzji, niedojrzałość, nie wie ta osoba sama czego chce i na tym polega, myślę, problem. Co w waszym sercu? Wy myślicie, że ta osoba chciała tylko seksu lub że ta osoba jest toksyczna jakaś? Że ta osoba jest opętana tylko seksem, że myśli tylko o seksie. Chcielibyście jednak to wyjaśnić. Jest sąd ostateczny, czyli wyjaśnienie spraw i chcielibyście, by to odrodziło się na nowo, lecz na nowych zupełnie warunkach, by to wyjaśnić, że tutaj jest jakaś toksyczność, jest coś po prostu, co zburzyło tą relację. Co wspólnego jest to ryby? Ryby to, że macie rzeczywiście emocje, oboje macie do siebie emocje, oboje jesteście być może już emocjonalni w stosunku do tej relacji. Pokazują się emocje, które są jednak zawirowane, pływają w tej wewte, jak to ryby. Też jest być może u niektórych aspekt finansowy. Nie wiem w jakim sensie, ale tutaj być może wiecie wy lepiej. Dobrze, schodzimy teraz do zamiarów. Jakie zamiary macie oboje, w stosunku do siebie oczywiście? Osoba ukochana. No tutaj, kochani, mamy wieżę. Coś rzeczywiście runęło między wami. Coś runęło, coś się zepsuło, coś się zburzyło, jest blokada, jest jakaś kłótnia, jakaś, nie wiem, awantura na stoje fajerwerków. Wszystko się rozpieprzyło, burzyło. I teraz pytanie jest, co z tego będzie. Mamy mieczy. Paź mieczy mówi o tym, że ta osoba jest niedojrzała jeszcze do jakiegoś konkretnego związku, jednakże chce się douczać, chce jakby doznawać doświadczeń, poszukuje czegoś, sam nie wie czego, jest jakiś zakręcony, zawirowany. Może jest to osoba młodsza od was lub równa wiekiem, ale niemniej jednak niedojrzała emocjonalnie, czy psychicznie, czy mentalnie do konkretnej, stabilnej relacji. Ta osoba was też może gdzieś podgląda w internecie, czy podgląda gdzieś was po prostu po kryjomu i myśli bardzo intensywnie. Myśli bardzo intensywnie, jest bardzo w głowie tutaj, zamknięta. No i As Buław mówi o nowej szansie, o tym, że chce ta osoba właściwie ukierunkować swoje działania. No mam nadzieję w kierunku waszej relacji. I tej myśli bardzo jest rzeczywiście w głowie zamknięta mentalnie. Myśli też ma jakąś intuicję bardzo tutaj rozbudowaną i myśli, czy ta relacja ma prawo bytu, czy chce tej relacji. Wy, kochane osoby pytające, myślicie o tym, że ta osoba ma jakieś emocje, owszem, do was i tutaj jakby chcecie użyć wszystkich swoich talentów, by ta osoba być może wróciła, by ją z powrotem przyciągnąć, tak? Wiecie, że ta osoba jest młodsza lub wiekiem wam równa, ale jakaś młodociana, taka niedojrzała. Tęsknicie, myślicie o tej osobie, być może wieczorową porą, nocą. Brakuje wam tej osoby, jesteście jakby duchowo ze sobą powiązani. Być może jest to bliźniacza dusza, tak myślicie, być może po prostu tylko tęsknota, tak? Za uczuciami, za randkami, za romantycznymi chwilami. To, co łączy was wspólnie, to powrót. Chcecie wrócić do siebie, chcecie
spróbować jeszcze raz. Chcecie, by to się naprawiło, wzmocniło, ulepszyło, było bardziej stabilne. Być może czekacie tutaj na odpowiedni moment, by wrócić. W każdym bądź razie oboje pragniecie powrotu, oboje pragniecie wyjaśnienia sprawy. Jeden drugiego tutaj widzę, chce przyciągnąć lub podgląda. No, problemem moim zdaniem w tym jest to, że ta osoba jest rzeczywiście jakby niezdolna tutaj do konkretnej decyzji. Sama nie wie, czego chce, boi się podjąć decyzji, jest niekonkretna, labilna. No i jakby tylko tutaj seksualnie opętana, tak? Przede wszystkim wy tak myślicie o tym, ale karty Lenormanda pokazują przyjaźń, emocje, chęć powrotu. Więc życzę wam, by wszystko dobrze się potoczyło. Niemniej jednak bądźcie tą cesarzową, znajdźcie swoją wartość, nie dajcie się tutaj usidlić w jakieś tylko seksualne romanse. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niech się dzieje. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia już wkrótce.